Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki i dzisiaj zapraszam na top najlepszych książek, które przeczytałam w 2021 roku. To jest taki film, na który chyba każdy najbardziej czeka, ponieważ ten film pojawia się tylko raz w roku. No i mówimy tutaj o tych najlepszych z najlepszych, czyli o samych perełkach literackich. Tak więc mam nadzieję, że z chęcią obejrzycie także moje zestawienie tych książek. Tak jak co roku, tutaj również nie są tylko książki, które zostały wydane w ubiegłym roku, ale też takie, które ja po prostu przeczytałam w 2021 roku. Większość z nich rzeczywiście została w tym czasie wydana, natomiast znalazło się też miejsce dla nieco starszych pozycji. I jeszcze taka jedna mała uwaga. W zeszłym roku układałam te książki w taki ranking, to znaczy od tej najgorszej wśród najlepszych do tej najlepszej z najlepszych. Tym razem postanowiłam tego nie robić, ponieważ to są po prostu najlepsze książki, które przeczytałam. Tym razem jest ich w ogóle 8, a nie 10. Może jedynie ta pierwsza trójka, czyli te trzy ostatnie książki, które Wam pokażę, to rzeczywiście są te trzy najlepsze z najlepszych, natomiast cała reszta, tutaj kolejność jest przypadkowa, więc się tym nie sugerujcie. Wszystkie te książki albo sprawiły mi mnóstwo frajdy i przyjemności z czytania, albo po prostu były naprawdę fenomenalne pod różnymi innymi względami. I myślę, że nie ma co przedłużać, ponieważ nagrywam ten film już drugi raz, bo pierwsze pliki niechcący usunęłam. Zacznę od książki, której fizycznie nie mam przy sobie, ponieważ mają moja siostra, więc tutaj obok mnie pojawi się okładka, a jest to książka B.A. Paris na skraju załamania. To jest książka, którą ja przeczytałam jakoś w połowie roku mniej więcej i to był jeden z pierwszych thrillerów, po które sięgnęłam po takim bardzo, bardzo długim czasie, bo miałam dużą przerwę od tego gatunku. Natomiast nawet już nie pamiętam dlaczego, ale coś mnie tak tknęło. Chyba miałam tą książkę po prostu od długiego czasu na półce, bo dostałam ją kiedyś w prezencie. No i tak stwierdziłam, że okej, może to jest ten moment, przeczytam tą książkę. I powiem Wam, że to była taka książka, która totalnie mnie wciągnęła, maksymalnie mnie zaangażowała. To jest rzeczywiście historia, którą ja pochłonęłam w, nie wiem, 1-2 dni, co mi się nie zdarza, bo ja jestem dość wolnym czytelnikiem, więc u mnie czytanie jednej książki rozkłada się zazwyczaj na kilka dni. Rzadko kiedy jestem w stanie ją przeczytać tak właśnie za jednym posiedzeniem, a tutaj właśnie tak było. Jest to historia kobiety, która jest w pewnym sensie świadkiem zabójstwa, to znaczy nie do końca, ponieważ ona wraca do domu w nocy, w taką deszczową noc i widzi zaparkowany na poboczu samochód, widzi w nim kobietę, ale postanawia się nie zatrzymywać, tylko przejeżdża dalej, wraca do domu, a następnego dnia w wiadomościach dowiaduje się, że ta kobieta została zamordowana. No i od tamtego czasu zaczynają ją prześladować takie naprawdę ogromne wyrzuty sumienia. W jej otoczeniu też dzieją się różne dziwne rzeczy. W dodatku podejrzewa, że być może zabójca ją widział. Może on wtedy też był w tym samochodzie i widział, że ona go, znaczy podejrzewa, że ona mogła go widzieć i boi się po prostu też o swoje życie, że ten morderca będzie czyhał również na jej życie. No i popada w taki troszkę obłęd właśnie w związku z tym, co się dzieje dookoła niej, nie do końca sobie radzi z tą sytuacją. I naprawdę uważam, że ta książka jest napisana w świetny sposób, bo jest napisana takim bardzo prostym, ale nie prostackim językiem, a jednocześnie właśnie ta fabuła jest taka, że rzeczywiście angażuje czytelnika. My chcemy wiedzieć, co jest dalej, przerzucamy te kartki i stwierdziłam, że nie mogę tej książki dodać do tego rankingu właśnie z tego względu, jakie emocje we mnie wywołała i jak przyjemnie mi się ją czytało, po prostu jak dobrze spędziłam z nią czas. Tak naprawdę ta książka przypomniała mi taką, wiecie, radość czytania, to znaczy, że to czytanie jest taką totalną przyjemnością, totalną rozrywką, bo ja często sięgam po takie książki dosyć trudne tematycznie, dosyć trudne też językowo i ta książka po prostu, wiecie, nie miała nic z tych rzeczy, ona była totalną, czystą rozrywką i naprawdę to było mi w tamtym czasie bardzo potrzebne, idealnie ta książka się sprawdziła i przypomniała mi po prostu, czym jest taka czysta, czysta przyjemność czytania. Także właśnie za te emocje zdecydowanie miejsce w tym rankingu jej się należy. Druga książka to również coś lżejszego, a są to Nagie Serca, Colleen Hoover. To jest najnowsza jej powieść wydana właśnie w zeszłym roku. Swoją drogą właśnie teraz w styczniu też będzie miała premierę kolejna książka Colleen Hoover. Jeszcze nie słyszałam o polskim tłumaczeniu, natomiast myślę, że wydawnictwo Otwarte niebawem się za to zabierze, bo właśnie oni wydają książki Colleen Hoover. Natomiast wracając do Nagich Serc, tutaj mamy historię 19-letniej bodajże dziewczyny, której matka popełnia samobójstwo, przedawkowuje po prostu narkotyki i ona znajduje ją martwą w domu i postanawia wyjechać do ojca, z którym nie za bardzo ma kontakt od paru lat. Ojca, który mieszka w Teksasie, czyli dosyć daleko od niej i tam spędza wakacje przed studiami, ponieważ mimo tego, że pochodzi z biednej rodziny, matka była narkomanką, więc nie było tych pieniędzy, to ona dostała stypendium za grę w siatkówkę i dzięki temu właśnie dostaje się na uczelnię. Jedzie do tego ojca, spędza tam lato, poznaje sąsiada swojego ojca, Samsona. Chłopaka, który pochodzi z bogatej rodziny, pozornie w ogóle zupełnie nic ich nie łączy, natomiast oni odnajdują gdzieś taką nić porozumienia. Okazuje się, że mają bardzo podobną wrażliwość. No i wychodzą też pewne sprawy z przeszłości właśnie Samsona, ponieważ jest to o wiele bardziej skomplikowana historia, niż mogłoby się wydawać. Jest to taka książka, która też przypomniała mi znowu, za co pokochałam Colleen Hoover, także ten rok w ogóle to jest jakiś rok przypomina, jak, bo jeszcze jedną taką książkę za chwilkę Wam pokażę, która też mi coś przypomniała. Także tutaj mamy książkę, która właśnie przypomniała mi to, za co pokochałam Colleen Hoover, ponieważ ona po drodze miała kilka takich potknięć jak dla mnie, książki, które nie do końca mi się podobały, na przykład ostatnio Laila. To był taki trochę paranormalny romans, coś w tym stylu i to było zupełnie w ogóle za bardzo pojechane jak dla mnie. Natomiast Nagie Serca to jest taka książka z czasów Ugly Love, Maybe Someday, wiecie, takie początkowe książki Colleen Hoover, za które myślę, że miliony czytelników tę autorkę pokochały, ja również. Ja wiem, że
że nie wszyscy lubią po prostu romanse, wiem, że one są trochę pisane na jedno kopyto, ja się z tym zgadzam, natomiast mam po prostu ogromny sentyment do tej autorki. Ona mnie zawsze wzrusza, jej historie zawsze mnie wzruszają i po prostu zawsze bardzo, bardzo dobrze mi się jej książki czyta i zawsze wyczekuję jej premier. Także Nagie serca również były dla mnie takim zdecydowanie highlightem tego minionego roku. No i właśnie ta trzecia książka, która mi coś przypomniała, to są Ślady Jakuba Małeckiego. Ślady, co do których ja podchodziłam troszkę z rezerwą, ponieważ to jest zbiór opowiadań, a ja nie za bardzo lubię opowiadania, natomiast z drugiej strony jest to Jakub Małecki jednak, więc liczyłam na to, że mnie ta książka nie zawiedzie i przeczytałam ją tak naprawdę rzutem na taśmę, bo dokończyłam ją dokładnie 31 grudnia i znalazła się w tej topce. Także naprawdę było bardzo dobrze. Jest to właśnie ten Jakub Małecki, w którym ja się znowu zakochałam, czyli podobnie jak z Colleen Hoover. Dokładnie ten Kuba Małecki, który napisał Dygot, który napisał Rdze, czyli książki, które są zdecydowanie w mojej topce. Ja o wiele bardziej lubię te książki gdzieś tam, które mówią o wojnie, o czasach wojennych, niż te współczesne, tak jak Święto Ognia czy Nikt Nie Idzie. Te wojenne zdecydowanie bardziej do mnie trafiają. Tutaj mamy zbiór kilkunastu opowiadań, które no, teoretycznie są odrębnymi historiami, natomiast one się łączą. One się łączą w taki sposób, że każdy z bohaterów w innym bohaterze innego opowiadania pozostawia ślad. Czy tego chce, czy nie chce, to właśnie te tytułowe ślady zostawia w kolejnych opowiadaniach. Tak samo jak my, chcąc, nie chcąc, zostawiamy ślad po prostu w życiu innych ludzi. Właśnie o tym są te tytułowe ślady. O przemijaniu, o śmierci, ale też o tym, że zawsze coś po nas pozostaje. Zawsze pozostajemy w pamięci bliskich nam osób. Także są to naprawdę przepiękne opowiadania, napisane cudownym językiem. Językiem takim, jakim pisze Kuba Małecki swoje wszystkie książki, więc jeżeli lubicie tego pisarza, jeżeli on do was trafia, no to doskonale wiecie, czego się spodziewać. Pierwsze opowiadanie bardzo mocno nawiązuje do Saturnina, więc jeżeli czytaliście tę książkę i wam się podobała, no to tutaj też znajdziecie troszkę tego klimatu. W ogóle bardzo podoba mi się kompozycja tej książki, ponieważ pierwsze i ostatnie opowiadanie, tam mamy troszkę innego narratora. Narratorem jest jakiś taki byt, troszkę nieziemski, coś, co możemy rozumieć jako śmierć, która przychodzi i właśnie zabiera bohaterów. Właśnie taka kompozycja, powiedzmy ramowa czy klamrowa, tak pięknie się tutaj zazębia, pięknie nam to wszystko podsumowuje, bo to są naprawdę piękne, choć smutne historie. Oczywiście tutaj nie obuło się bez łez, wiadomo, jak to przy książkach Kuby Małeckiego bywa. Także jeżeli tak jak ja opieracie się śladom ze względu na to, że jest to zbiór opowiadań, no to mimo wszystko polecam wam spróbować, bo no mimo tego, że rzeczywiście są to te opowiadania, to one się ze sobą łączą i można traktować je jako całość, jako jedną historię tak naprawdę. Bardzo polecam, zdecydowanie jest to świetna historia, no tak jak wszystkie książki, które wam tutaj pokazuję, ponieważ jednak są to te najlepsze z najlepszych z 2021 roku. Kolejna książka to Sally Rooney i Rozmowy z przyjaciółmi. To jest autorka, którą ja poznałam rok wcześniej za sprawą Normalnych ludzi i wtedy mnie nie zachwyciła, to znaczy ja się troszkę od tamtej książki odbiłam, nie poczułam jej tak, jak mogłam ją poczuć, natomiast czułam ten potencjał, ja czułam, że to jest coś, co ma szansę mi się spodobać. Jeżeli ja być może, nie wiem, lepiej to zrozumiem, nie wiem do końca, o co mi chodziło, natomiast czegoś mi w Normalnych ludziach zabrakło. Później obejrzałam serial właśnie na podstawie książki i serial mnie totalnie zachwycił. W serialu widziałam to, czego nie dostrzegłam w książce, te wszystkie takie subtelności, które gdzieś tam autorka przekazywała między wierszami, to właśnie w serialu jest to może troszkę bardziej wyraźne, takie bardziej dostrzegalne dla widza. Natomiast rzeczywiście w moim przypadku to było potrzebne, ponieważ rozkochało mnie totalnie w tej historii i sprawiło, że chciałam sięgnąć po kolejną książkę Sally Rooney. Były to właśnie Rozmowy z przyjaciółmi, czyli jej debiut. Teraz w marcu wychodzi kolejna jej książka, to znaczy ona już wyszła za granicą, natomiast w Polsce polskie tłumaczenie wychodzi w marcu, gdzie jesteś w pięknym świecie. I na tą książkę też bardzo czekam, ponieważ ona będzie opowiadać, z tego co wiem, o osobach tak około 30-letnich, czyli moich bardziej rówieśnikach, takich, którym będzie bliżej wiekowo do mnie niż właśnie bohaterom Normalnych ludzi czy Rozmów z przyjaciółmi. I mam nadzieję, że będę mogła się jeszcze bardziej utożsamić z tymi historiami. Natomiast tutaj mamy historię tam 20-kilkulatki, bardzo młodej dziewczyny, która studiuje dziennikarstwo i poznaje takie małżeństwo bardzo wpływowe, bardzo bogate. Kobieta jest bodajże taką bardzo znaną dziennikarką, natomiast mężczyzna, jej mąż, jest znanym aktorem i ona nawiązuje romans właśnie z tym aktorem, który jest od niej zresztą prawie dwa razy starszy, ponieważ on tam ma około 40, ale ten romans jest taki naprawdę bardzo niewiarygodny wręcz. To znaczy, wiecie, my obiektywnie wiemy, że to jest złe, ponieważ po pierwsze on jest żonaty, po drugie jest od niej dużo starszy, no i to jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca, natomiast ten romans jest przedstawiony w taki sposób, że ja przynajmniej nie potrafiłam się złościć na bohaterów, że oni się w ten romans wdali, wręcz raczej im kibicowałam, raczej chciałam, żeby oni byli razem, także to były takie naprawdę sprzeczne emocje gdzieś tam we mnie, ale to, co bardzo, bardzo doceniam w twórczości Sally Rooney, to to, że jak dla mnie ona jest rewelacyjną obserwatorką właśnie relacji międzyludzkich, to znaczy bardzo rzadko spotykam takich pisarzy, którzy tak doskonale potrafią przenieść na papier to, co widzą i tak doskonale właśnie widzą te wszystkie takie niuanse, które gdzieś tam między ludźmi się potrafią nawiązać, bo to są takie historie bardzo proste w gruncie rzeczy, tutaj nie ma nic takiego bardzo skomplikowanego, to znaczy te relacje są skomplikowane, no bo tak jest też w życiu, natomiast nie ma nic takiego, czego po prostu nie moglibyśmy my sami doświadczyć, czego nie znamy gdzieś tam z własnego życia, czy z życia naszych przyjaciół, a jednak to jest przedstawione w taki sposób, że to się czyta wyśmienicie, no dla mnie to jest niesamowite, że ona naprawdę ma tak doskonały zmysł obserwacji i tak doskonale potrafi dostrzec właśnie takie najdrobniejsze
szczegóły w relacjach między dwójką ludzi. Także ja Wam bardzo gorąco polecam, jeżeli odbiliście się od normalnych ludzi, tak jak ja, to dajcie jeszcze szansę Sally Rooney, bo być może właśnie inne jej książki spodobają Wam się bardziej, albo chociaż obejrzyjcie serial. Chyba jest dostępny teraz na HBO Go, nie wiem, czy to już mówiłam. Także bardzo, bardzo gorąco polecam jeszcze raz spróbować, bo ja spróbowałam, zdecydowanie nie żałuję i mam nadzieję, że tak samo będzie w Waszym przypadku. I kolejna książka to Matka wszystkich pytań Rebeki Zolnit. Jak widać tutaj po znacznikach, całkiem sporo z tej książki wyniosłam, mimo że ona jest naprawdę króciutka. To jest taki zbiór esejów, ponieważ Rebeka Zolnit jest przede wszystkim eseistką, która porusza tematy feministyczne, tematy równości płci i tego typu rzeczy. Jeżeli znacie jej książkę Mężczyźni objaśniają mi świat i mieliście wrażenie takiego chaosu, że tam ta książka jest taka nieuporządkowana, te myśli są troszkę chaotyczne, to wydaje mi się, że tutaj tego nie ma, ponieważ ja też miałam takie uczucie i wiem, że nie tylko ja. Natomiast tutaj w Matce wszystkich pytań wydaje mi się, że to jest takie o wiele bardziej dopracowane, uporządkowane. Być może, jeżeli siedzicie bardzo mocno w takich tematach feministycznych, to tutaj nie będzie dla Was nic odkrywczego. Natomiast ja tutaj znalazłam naprawdę sporo ciekawych informacji, choćby o tym, jak na przykład portretowane są kobiety w filmach, w takim, wiecie, mainstreamowym kinie. Także no naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji, bardzo ważnych, bardzo potrzebnych informacji, bardzo też na czasie, bo teraz się sporo o tym mówi. Także jeżeli jeszcze nie znacie Rebeki Zolnit, to tutaj nie chcę się rozwodzić, bo wydaje mi się, że o tej książce na początku roku na moim kanale mówiłam bardzo dużo, bo i w pierwszym chyba reading vlogu, który się pojawił, i później w takim filmie, do którego zaprosiłam inne twórczynie właśnie w polecajkach feministycznych, to było na Dzień Kobiet, no i w podsumowaniach miesiąca i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że naprawdę wyczerpałam temat, ale jeszcze raz uważam, że zdecydowanie ta książka zasługuje na uwagę i nawet jeżeli właśnie czytaliście już Mężczyźni objaśniają mi świat i tamta książka Wam się nie podobała, to dajcie szansę tej, ponieważ według mnie ta jest lepsza, bardziej dopracowana, bardziej pogłębiona i też taka bardziej, wydaje mi się, poparta faktami, a nie tylko emocjami, także naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecam. No i przechodzimy do tego top 3, czyli tych trzech zdecydowanie najlepszych książek tego roku, które bardzo mocno gdzieś tam w mojej głowie się zapisały. I pierwszą taką książką jest książka Jacka Hołuba, Beze mnie jesteś nikim. To jest książka, która miała swoją premierę końcem września, ja właśnie wtedy ją czytałam na Legimi, natomiast dopiero ostatnio dorobiłam się własnego egzemplarza, dostałam go na urodziny. To jest książka, reportaż, który opowiada o przemocy, ale ten temat podjęty jest z różnych perspektyw. Mamy tutaj zarówno przemoc fizyczną, ale też psychiczną, czy na przykład ekonomiczną. Mamy perspektywę ofiar przemocy, ale również samych przemocowców, samych oprawców i mamy też przemoc wobec mężczyzn, ponieważ oczywiście ten temat według badań i według wszelkich danych dotyka w znacznej części kobiet, o tyle mężczyźni również padają ofiarami przemocy domowej i o tym nie można zapominać. I właśnie mamy tutaj taki jeden dosyć obszerny fragment dotyczący tego, jak to mężczyzna właśnie padł ofiarą przemocy ze strony swojej partnerki. I szczerze powiem, że to był jeden z najbardziej przejmujących fragmentów tej książki, chyba dlatego, że o tym się tak bardzo nie mówi, to gdzieś tam nie istnieje tak bardzo w naszej świadomości, jak rzeczywiście taka przemoc ze strony mężczyzn wobec kobiet albo wobec dzieci, ale w ogóle cała ta książka jest bardzo trudna i bardzo ciężka. I o ile Jacek Hołub to jest w ogóle świetny reporter i pozostałe jego książki również są fenomenalne, czyli Niegrzeczne i Żeby umarło przede mną, to są również fenomenalne reportaże, takie, które warto polecić, ale o ile na przykład właśnie w książce, w której poruszany jest temat matek niepełnosprawnych dzieci, my będziemy współczuć, będziemy jakby pełni empatii, wiadomo, natomiast to nie do końca jest problem, z którym każdy z nas może się utożsamić. Jeżeli chodzi o Beze mnie jesteś nikim, to jest taki temat, w którym myślę, że naprawdę duża część z nas bezpośrednio bądź pośrednio się gdzieś tam zetknęło w swoim życiu, bo no to jest bardzo powszechny temat i ta książka też pokazuje, jak powszechny jest to temat, bo czasem my sobie możemy nie zdawać sprawy z tego, co tak właściwie tą przemocą jest. Także bardzo, bardzo trudna rzecz. Naprawdę ja ją czytałam ze ściśniętym gardłem, musiałam robić przerwy, no bardzo ciężko mi to było zrobić. Zresztą sam autor pisze w posłowiu, że on nie wiedział, czy dokończy ten reportaż, bo ten reportaż był dla niego tak ciężki do pisania i te historie były tak trudne do słuchania, że on nie wiedział, czy będzie w stanie go dokończyć. Natomiast warto też zaznaczyć, że jest to człowiek o ogromnej empatii, o ogromnym zrozumieniu, on ma świetne podejście do swoich rozmówców, także no naprawdę doskonała robota i bardzo ważny temat, ale przygotujcie się na to, że jest to trudna książka i myślę, że może nie być dla każdego. Ale jeżeli jesteście w stanie to czytać, to bardzo, bardzo gorąco polecam. Zdecydowanie jedna z najlepszych książek, jakie czytałam, no w ogóle chyba w całym swoim życiu. Mam tutaj jeszcze jeden reportaż, o którym też mówiłam bardzo dużo na moim kanale, a jest to książka 11 września, Dzień, w którym zatrzymał się świat. Jeżeli chodzi o tę książkę, to ja nawet zrobiłam tutaj wyjątek i nagrałam dla niej film, taki osobny film, osobną recenzję, postaram się go gdzieś tutaj nad moją głową podlinkować. To jest drugi z tych reportaży, który wzbudził we mnie tak wiele emocji, tak wiele trudnych emocji, że ja po prostu przez długi, długi czas nie mogłam się pozbierać po tej książce. Tutaj oczywiście, tak jak tytuł wskazuje, mamy historię z dnia 11 września. Natomiast to, co jest ważne, to to, że autor tutaj całkowicie odsuwa na bok cały ten kontekst społeczno-polityczny, czyli to, dlaczego do tego doszło, kto by za tym stał, po co to było i tak dalej, i tak dalej.
A to, na czym się skupia, to są ludzie. I tutaj nacisk zdecydowanie jest właśnie na ludzi, na ludzkie historie, na ludzkie tragedie. I chyba dlatego ten reportaż jest tak bardzo przejmujący, ponieważ no, my bardzo empatyzujemy z ofiarami. No, nie da się po prostu czytać tej książki z obojętnością, bo mamy tutaj przytoczone nagrania, jakieś ostatnie telefony ofiar, którzy wiedzieli, że zaraz zginą i dzwonili do swoich bliskich. To jest naprawdę po prostu wstrząsające. Ta książka podzielona jest na takie części, gdzie w pierwszej poznajemy ofiary, które znajdowały się na pokładach samolotów, czyli załogę pokładową, ale też właśnie pasażerów. I tutaj mamy transkrypcję nagrań. Te nagrania są dostępne, gdzie oni dzwonili właśnie do swoich rodzin, wiedząc, że wiecie, fizycznie im nic nie było, ponieważ oni znajdowali się w samolocie, fizycznie nie mieli żadnych obrażeń, natomiast wiedzieli, że za chwilkę zginą, że za chwilkę rozbiją się o budynek, wiedzieli, że na pokładzie są porywacze, także nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co oni musieli przeżywać, jak musieli się czuć. No i właśnie to, że te nagrania są dostępne, że można usłyszeć ten głos po raz ostatni, jak oni dzwonili do swoich bliskich, naprawdę bardzo spokojnie, bardzo opanowani. To jest niesamowite, jak ci ludzie właśnie potrafili zachować spokój w takiej sytuacji. Mamy też nagrania właśnie personelu pokładowego, na przykład słynnej stewardesy Betty Ong, która zadzwoniła i powiedziała, że chyba zostaliśmy porwani. To jest takie bardzo, wydaje mi się, znane zdanie, jeżeli mówimy o wydarzeniach z 11 września. Nawet mówiąc o tej książce teraz, już po prostu łamie mi się głos i czuję, że za chwilę się popłaczę. Druga część tej książki dotyczy osób, które znajdowały się na ziemi, czyli zarówno w budynkach World Trade Center, jak i w Pentagonie. A trzecia, ostatnia, to jest takie troszkę podsumowanie, takie pokazanie tego, jak wyglądał świat później, no bo wiadomo, że 11 września zdecydowanie zmienił cały świat, ale też mamy tutaj wypowiedzi osób, które przeżyły te ataki, na przykład, które wydostały się z World Trade Center, ale też bliskich ofiar, osób, które po prostu zginęły tragicznie w tamtym dniu i to, jak teraz czują się ich bliscy, jak oni postrzegają te wydarzenia, czym te wydarzenia dla nich teraz są. Także jest to naprawdę szalenie przejmujący reportaż, ale to, co warto zaznaczyć, to to, że mimo tego, że ta książka jest naprawdę spora, bo to jest ponad 600 stron i bardzo, bardzo trudne emocjonalnie, to napisana jest w bardzo przystępny sposób. Także nawet jeżeli nie czytacie za dużo reportaży, jeżeli boicie się czytać reportaże z jakiegoś powodu, a chcielibyście przeczytać tę książkę, bo interesuje Was ten temat, to spokojnie możecie po nią sięgnąć, bo tak jak mówię, ona napisana jest naprawdę w... Biorąc pod uwagę temat i ładunek emocjonalny, to jest napisana w niesamowicie przystępny sposób. Naprawdę stosunkowo łatwo się to czyta językowo, niełatwo pod względem emocji, ale myślę, że to już sobie wyjaśniliśmy. Także to też wydaje mi się, że jest naprawdę duży sukces autora, że podejmując tak trudny temat i tak pisząc o tak trudnych emocjach, potrafi to zrobić w tak stosunkowo lekki sposób, który będzie naprawdę przystępny dla czytelników i ten ogrom, ta grubość tej książki nie będzie nas przytłaczać. Także jeżeli to były Wasze obawy, to spokojnie możecie sięgać. Natomiast przygotujcie się na to, że to będzie bardzo poruszająca lektura i taka, którą no pewnie będziecie musieli odłożyć raz na jakiś czas, bo no bo ciężko ją czytać tak naraz i ciężko po prostu się no, nie zaangażować w losy tych ludzi. Ja też tak mam, że jak jakiś temat bardzo mocno mnie zainteresuje, to później zaczynam szukać i właśnie przy tej książce też, wiecie, jak były przytoczone te jakieś transkrypcje rozmów, to ja te rozmowy od razu wyszukiwałam. Część z nich jest dostępna na YouTubie i no, przez to jeszcze bardziej byłam taka przygnieciona tymi wszystkimi emocjami, także naprawdę to jest rzecz, która zrobiła na mnie ogromne, ogromne wrażenie. I ostatnia książka, moja perełka tego roku, o której też już bardzo dużo mówiłam, to Jesień Ali Smith. Ali Smith napisała taki cykl o porach roku, mamy już wszystkie części dostępne w Polsce, natomiast ja czytałam dopiero dwie, Jesień i Zimę, no i zdecydowanie Jesień była tą o wiele lepszą według mnie. Tutaj mamy historię przyjaźni między taką 30-letnią kobietą Elizabeth, a takim naprawdę bardzo, bardzo starszym panem, już około 100-letnim, który był jej przyjacielem, jej też opiekunem, jej sąsiadem, ponieważ kiedy ona była malutka, to jej matka zostawiała ją często właśnie u tego sąsiada i on wprowadził ją troszkę w taki świat sztuki, dużo rozmawiali na temat sztuki, na temat różnych obrazów i to wszystko w tej książce jest. Poza tym, że właśnie mamy tutaj dużo odniesień do sztuki, to mamy też mnóstwo odniesień do literatury, do Dickensa, do Szekspira, ale też to, co jest w ogóle najważniejsze w całym tym cyklu, to całe to tło, na którym rozgrywa się fabuła, ponieważ wydaje mi się, że w tych dwóch książkach sama fabuła nie jest aż tak bardzo istotna, jak właśnie to, na jakim tle ona się rozgrywa. A ona rozgrywa się na tle wydarzeń takich społeczno-politycznych z ostatnich lat, to znaczy tutaj akurat mamy bardzo mocno zaznaczony Brexit i to, jak wyglądała Wielka Brytania tak tuż przed Brexitem, jakie to może konsekwencje ze sobą nieść, jak czują się obywatele, co oni o tym myślą. I tutaj warto też zaznaczyć, że Ali Smith ma niesamowite pióro, ono jest takie lekko sarkastyczne, ale bardzo inteligentne. Jest mnóstwo właśnie odniesień do różnych rzeczy, mnóstwo symboli, których no, chyba się nie da, wiecie, w całości wynieść z tej książki. To znaczy ja wiem, że na pewno tego nie zrobiłam, bo ja nie jestem aż tak bardzo oczytana, żeby te wszystkie odniesienia znaleźć, natomiast ich tutaj jest mnóstwo i samo to podczas czytania jest niesamowitą zabawą. Właśnie takie wyszukiwanie tych odniesień, tych wszystkich takich no, mrugnięć oka, które gdzieś tutaj autorka do czytelnika zawarła w tej książce, no jest to dla mnie wybitna literatura, naprawdę takie pisarstwo, jakiego już chyba dzisiaj nie ma. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tak dzisiaj pisze jak Ali Smith, właśnie w taki sposób ironiczny, ale niesamowicie inteligentny, z tyloma odniesieniami do ważnych dzieł kultury. Rewelacyjna rzecz, naprawdę cudo. Trudna książka, jest to już taka, wydaje mi się, dosyć ambitna literatura, natomiast bardzo, bardzo warta przeczytania. Mam nadzieję, że kiedy w tym roku w końcu dokończę ten cykl, czyli przeczytam jeszcze Wiosnę i Lato, to również w takiej topce 2022 roku któraś z tych książek się znajdzie, bardzo na to liczę, natomiast jak na razie Jesień to jest zdecydowanie mój faworyt. To jest taka książka, która w ogóle trafia do mojej topki życia, która będzie zdecydowanie
jedną z moich ulubionych książek w ogóle wszechczasów, nie tylko tego roku. To jest po prostu książka, która jest bardzo moja, bardzo trafiła we mnie. Nie wiem, czy każdemu się spodoba, natomiast zdecydowanie to jest coś, co trafia bardzo mocno w mój gust i bardzo się cieszę, że na tą książkę miałam szansę trafić. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o najlepsze książki przeczytane przeze mnie w 2021 roku. Tak się to prezentuje. Oczywiście tutaj powinna jeszcze być książka Na skraju załamania. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek i czy zgadzacie się z moim zdaniem, albo może wręcz przeciwnie, może któraś z tych książek Was bardzo rozczarowała. I napiszcie też koniecznie, jakie były Wasze ulubione książki, które przeczytaliście w minionym roku. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!